Hej, z tej strony witam was z Dante1997 w piątym odcinku z The Invasion 2. No i cóż, po dziwnych etapach, ale dosyć ciekawych, dotarliśmy na pustynię. Tak przynajmniej to wygląda. No i mamy tu etap Gorący But. Tak z ciekawości sprawdziłem jeszcze to w Google tłumaczu, ze względu na to, że nie byłem pewien, czy but to samo znaczy, co w liczbie mnogiej boots. Buty też jest jeszcze shows. W każdym bądź razie, według Google tłumacz but znaczy także gumowy wąż do obladzania, więc nazwa etapu to gorący gumowy wąż do obladzania, wszystko jasne. Nieważne. W porządku, ten Hammersuit to tak niepewny trochę. Żebym nie zabił tego, co mi pozwoli się tam dostać. Tutaj nas zaznajamia Redigit z kolejnym bonusem SMBX, czyli możliwością chodzenia po tych przeciwnikach. Właściwie bonus, no umiejętność mają. Dobra, wezmę sobie Fireflowera, żebym nie mógł ich zranić. To jest przykład komensalizmu, w sensie, że mają odnosi korzyść, natomiast jego przeciwnicy właściwie nie zyskują nic ani nie tracą nic, więc dla nich jest to po prostu obojętne, czy po nich przychodzi, czy nie, dopóki ich nie zabija. Chociaż czy gdybym ich zabił, to by to było drapieżnictwo? Nie wiem. No w każdym razie nie jest to mutualizm, więc komensalizm, z tego co pamiętam, w porządku. Uwaga, jak zawalić skok trampoliną, jednak nie. To są buty podobo, pozwalają ci chodzić po lawie. No, mamy tutaj czerwone buty. Nazywają się podobo, właśnie jak nam to odpowiedział, możemy chodzić nim po lawie. I zapomniał wspomnieć o tym, że jak wskoczymy na jakiegoś przeciwnika, którego możemy tym zabić, na przykład właśnie na te, to jeszcze wydzielamy kulę ognia w dwóch różnych kierunkach. To też jest bardzo przydatna umiejętność. O Jezus, zapomniałem o tym. A dobra, nie wiem, czy mi się chce nawet wracać po to, i tak za chwilę znajdę Yoshiego. Chyba że będzie tutaj coś nie do przejścia bez buta. Mam jeszcze niebieski but, taki OP, że możemy z nim latać. Pewnie też jeszcze będzie. Nie jestem pewien, czy w sumie... Chyba w sumie nawet niebieski but jest potężniejszy od szarego Yoshiego, ze względu na to, że jak mamy szary but, to możemy używać Hammersuita i tak dalej, więc jesteśmy wtedy właśnie niepokonania. Szary już jest potężny, ale nie możemy użyć Hammersuita. W porządku. Switch. Chciałbym wyeliminować potencjalne zagrożenie. No dobra. O tak, press switch. Czy to chodzi o to? Aha. No łatwiej by tutaj było z butem, gdyż możemy chodzić dzięki niemu po manszerach także, ale niestety nie mam, ale nic. Au. No i o dziwo, czerwony but nie zapewnia nam całkowitej ochrony przed lawą, ze względu na to, że wciąż mamy odsłonięty czerep, więc jeżeli dopniemy głową albo po prostu górą Mariana, na przykład jakbyśmy kucnęli lawowego sufitu, na przykład to zginiemy. Aha, pustynny labirynt. O nie, jak ja uwielbiam pustynne labirynty po zdradzie części drugiej. Chyba że to nie będzie takie powalone. O tak. Ten labirynt zdradzie części drugiej, co po prostu pierdyliard ognistych pajana plantów właściwie nie dało się ich zabić, bo jak byli schowania, my jeszcze nie mieliśmy Hammersuita. Więc była po prostu szaleńcza walka o przetrwanie.
O, już myślałem, że nie jestem w stanie zamrozić ognia. Dobra, by się przydał tutaj. O. No i proszę, czerwony Yoshi. Akurat jeśli nie ma niebieskiego buta, to ostatecznie wolę Yoshi od butów. No i fajnie mieć własnego sługusa, prawda? W porządku. Podoba mi się ten odcień. Znaczy, na ogół nie lubię... Nie, generalnie to może inaczej. Lubię kolory wszystkie właściwie, ale... Tak... Nadmiar różowego to mi trochę przeszkadza, ale dobra. Tam chyba mógłbym skoczyć, a nie net, po co? Nic tam widzę ciekawego nie ma. To co, tutaj? Czy tam jeszcze coś będzie? No trochę katofuje... przejście. Ale to tam nic. Lula. Jak to się mówi na złą kawę, w sensie tak słabo przyrządzoną. Lula? Jakoś tak pasuje do mnie. A, myślę, że to przejście, ale dobra. Dobra, tam po monetek parę nie idę, bo po co? Muzyczka oczywiście Super Mario 64 według mnie pasuje tylko do pustyni. Nie mówię, że zła, po prostu według mnie pasuje do jednej konkretnej rzeczy, a nie do... Na przykład zimowego świata, Gabrielu, ale to ostatecznie... Pułapka, to twój epizod i możesz dawać taką muzykę, jaką chcesz. Jak mi... Kurwa... Sobie pójdziesz stamtąd, to zobaczysz. Każe cię wychłostać. Nie no, dosyć tych żartów. Oni są przecież przyjaciółmi. A, but. Ostatecznie Yoshi też może chodzić po manszerach. No ale dziwne, Mario też nosi buty, a nie może chodzić po manszerach. To jest skandal. Jest tam Yoshi, jest JAP. Aha, już nie będę w stanie tak wrócić do niego. Ech. Myślałem, że to ten, że mogę... Tędy, chociaż z drugiej strony to jestem w stanie potem wyjść? Nie wiem, coś to... A może zabiję ogień ogniem? Zobaczmy. Nie, jak to możliwe? To się nie udało. Masz coś do jedzenia? Zgubiłem się tutaj. No, już jestem tu kilka dni. Wygląda na to, że będę musiał poświęcić Yoshiego, co? O Jezus. Dobra, chwila. To wymaga taktycznego myślenia. Wow, niesamowita taktyka. Może przejdę po prostu tamtędy, co? Ten labirynt to nic w porównaniu ze zdradą, ale myślę, że Luigi się wzorował na zdradzie, w sensie... Te same GFX-y... Podobny koncept etapu... Chyba, że to Redikid się wzorował na Luigi! Uhu! O nie! Tylko nie to... Latające gumby, srumby... Inne... Gówna... Nie, jeszcze jedna klatka animacji wcześniej miałbym. One upa. I tam mam dużo żyć. Piramida. Porażki. To nie nastaje optymistycznie, muszę przyznać. Nic to. Jak na razie na piramidę to nie wygląda. A, pamiętam ten etap, całkiem fajny. Niestety... Nie wziąłem buta czerwonego, więc nie będę w stanie chodzić tutaj po lawie. A Yoshi nie może. Czerwony Yoshi powinien móc chodzić po lawie, to logiczne, nie? Najlepiej mieć czerwonego albo... jasno niebieskiego, bo lubię te kolory. I muszę uważać, gdyż hitboxy z lawą i z czaszkami w SMBX są fatalne. Często coś czaszce... Przepraszam, a...
cię zabijają, bo ten... Bo tak sobie stałeś na krawędzi czaszki, wpadłeś w lawę, no. O, to są te dinusie, reksy? Nie, chwila, reksy to są te, co im się ucina głowę, nie pamiętam tych nazw. Kucaj, Yoshi, kucaj, aby żyć. I więcej jabłek żyć. Co to jest? Co tu? Jest. Aha, no i tam właśnie potrzebuje czerwonego buta. I w sumie w panice hydraulika na samym początku właściwie tam chyba w drugim czy trzecim etapie właśnie było, że mieliśmy mieć czerwony but. The Invasion 2. Inspiracja dla wszystkich. O, dobrze, że mam listek. Du, 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 du. O, będę wyd muzyki. Du, 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 du. Du, 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 du. Uff. W sumie ciężko mi to nazwać piramidą. No dobra. Ach. Miało być ładnie, no dobra. Czerwony but to gdzie? A, to w tamtym etapie pierwszym. Dobra, to ja za chwilę wracam, nie będę wam tu dupy wracaniem po buta. W porządku. No i oto zdobyłem znowu buta. Przeszedłem już tutaj, no i co my tam mamy dalej? Olbrzymią gębę Johna Romero do zniszczenia i filmu What I Mean. Sekretny boss Duma dwójki bodajże. O, Tanuki! Okej. Okay. I teraz mam zdobyć jakimś cudem gwiazdkę. Tylko nie jeszcze powiedzcie jak. Tam w sumie nie ma... Aha! Zapomniałem o jednym. Że ja muszę ten... Że w... mając tanuki można... Widzieć, no właśnie, niewidzialne bloczki. To ja muszę jeszcze raz tu dotrzeć, bo po prostu... Inaczej... Muszę sobie tam popatrzeć, bo w bucie niestety nie jestem w stanie. No ale Digi, ty chytyliście, za chwilę wracam. W porządku, znowu jestem i tutaj coś, co... O czym zapomniałem, że... Gdy zmienimy się w statuę, mając Tanuki Suito, widzimy niewidzialne bloczki. No ktoś tam dzwoni do drzwi, ale już tam to jest, no dobra. No i mógłby w sumie... Redigi to tym poinformować, chociaż z drugiej strony... Gracz pewnie jak zdobędzie Tanuki i porzuci buta, to będzie wiedział. Będzie próbował coś z nim zrobić. W sensie na przykład zmienić się w statuę i zobaczy to, chociaż z drugiej strony jeszcze z kolei... Mając buta, nie będzie się mógł zmienić w statuę chyba, czy to będzie tak, że on porzuci buta i zmieni się w statuę, nie pamiętam. Statuę wolności! Dobra, na razie tyle. Mhm. Piramidowa maszyna akcji. Dobrze, że nie. Pyramid Action 52 Machine. Okej. Okay. W porządku, Action 52. 3, 2, 1. Time to choose. Nieważne. Przypominają się stare, dobre czasy CSA 1.6. O, wyżej, mocniej, dalej. A, tego nie potrzebuję, dziękuję. Opadaj, liściu, opadaj, jakie to piękne, poetyckie. Patrzcie, jak ten liść pięknie opada, to po prostu zasługuje na wież. Dobra, Geronimo. Aha. Aha. Dobra, jednak lepiej nie Geronimo. Allahu Akbar. Uwaga! A, nawet się nie udało zrobić Allahu Akbar. Szkoda. Dobra, teraz lepiej po prostu zeskoczyć i iść dalej, bo... Z Geronimo nie będzie tak fajnie.
Co, Yoshi, wypadek przy pracy? Chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie. No i przy okazji zobaczymy, jak tam etap. Hamys, Hamy było, no wszystko jest i tak lepsze od... blooperów. I latających gumb za tobą oczywiście, chase'ujących gracza kup i para gumb. Serio, po prostu tak ludzie mówią, że Hamy Bros jest najtrudniejszym przeciwnikiem w Mario, a to tam nie wiem, no. Może sprawić problemy, szczególnie w Super Mario Bros. To było głupie. Już myślałem, że mu się uda, a nic, to znajdzie się kolejnego. Szczególnie w Super Mario Bros, ale... Ej no, chwila, będzie? Jest. Ale tak potem to nie były takie niesamowicie trudne. No na pewno nie tak irytujące jak bloopery. A i tak bym musiał rzucać skorupami, dobra. No, widzicie po prostu ten. Może to dlatego, że on Super Mario Bros. X jest dość łatwy. Nie skacze tak często jak Super Mario Bros. 1. Nie rzuca tak szybko młotkami. Często jest też po prostu jeden Hamy Bro, a nie 50. Nic, to jakoś trzeba wlecieć na górę, co? Że tak powiem, ładnie spadaj. Jeszcze tego trzeba zabić, okej. Okay. No. Uff. Tak jakbym się nie rozbiegł wystarczająco. Ile jeszcze mogę rozbiegł? Ładna piramidka, trzeba ją zniszczyć. O! Wow, Gargantua kupa. Czy jak się one nazywały? No, te olbrzymie kupy. Czyli ja balansuję między światem małości a dużości. Jak to brzmi? Kolejny wierszyk z tego zrobić. Nie wiem, czy to mam po prostu sobie zebrać monetki, czy coś mi tu da, ale... A tu coś jest? Nie wiem. Nieważne. A tutaj ucięcie, Redikit. Leniuszku. 69! I ucięte tam wszystko na górze. Etap robił mruczek. Piaskowy, duchowy, młotkowe miasto. Piaskowe, duchowe, młotkowe miasto. No ja myślę, że to będzie jakiś horrorowy etap, jakaś Castlevania. A! Pewnie przez te wszystkie lata, które grałem na SMBX, to wytłukłem więcej przecinków niż w jakichkolwiek innych grach razem wziętych, no. Nawet Sojus sam się nie może z tym równać. Jej, mam Hamy Bro i nie zawaham się go użyć. O. Ale jako iż mam młotki, to niepotrzebne mi dodatkowe młotki. Gdybym mógł w sumie rzucać jeszcze młotkami... Aha, po co ja to robię? Gdybym jeszcze mógł rzucać młotkami... Plus do tego to by było fajnie, to by było taki spam, że nie wiem, ale niestety nie mogę, bo mogę jedynie go trzymać w tym przypadku, więc... Sorry, memory. Oj, duszku! Nieładnie, duszku, upaciuszku! Jakie urocze, chyba się pożygam z nadmiaru słodyczy. Ep.
Czemu ja się nie mogłem wydostać? Nie wiem. Czasem trzeba spamować jak szalone, ale dobra. Może jak się tak trzyma go, to trudniej wypłynąć. No w każdym razie na pewno nie da się z tego co im pływać, jak się ma buta. Po prostu opadamy na dno, jeżeli go nie porzucimy. Nie, nie dno, tylko buta to po prostu... Spadniemy na dno, albo przepaść. Czemu tam jest pod wodą przepaść, nie mam pojęcia, zawsze mnie to zastanawiało. To taka zagadka ludzkości. Chwila, jak tam wejdę na górę, to nie będę w stanie się wydostać. A nie, bo... Będę w stanie tutaj. O ile digit, nie zamurowałeś góry. Nie zamurowałeś tak góry. Nieładnie. Niedobry digit. Wow, level design. I to się powinno prędzej nazywać Ballet Bill Town. Ej, można sobie nabić punkt ciążku, chodźcie wszyscy. Tak mało. Tak fajnie było. O, tutaj. Strzelać. Bez uskazu. Ha, bo ja je zabiłem. Dobra, to oszczędzę ciebie. Więcej punktów, które i tak na nic mi się nie zdadzą. Inwazja 2. O! Gram w tytuł epizodu, cóż za ironia. Oczywiście zapisy, bo pewnie będą dedy. Nic tu tego nie ma, nie. No bo nie znalazłem. Wow! Szturm na airship. A, pamiętam ten etap, że trzeba niszczyć po kolei statki, żeby się przedostawać dalej. A żeby zniszczyć statek, trzeba... klepać temu dużemu generał jakiś. What the fuck, Redigit? Czy ty właśnie stworzyłeś etap w oparciu o własną grę, w którym statek może nas zgnieść, jak skoczymy w złe miejsce? Co ty sobie myślałeś? Nie no, Link, nie. O Boże Święty, no to co, ja muszę teraz tak łazić sobie powolutku, żeby przypadkiem... mnie nie zgniotło? Co i to wystarczy, że... skoczę w daszek i mnie zgniecie, ech. No ale serio, co mnie zabiło? No chyba po prostu uznała, że mnie zgniotło coś. A teraz to wiadomo, że będę marał, bo jak było dobrze, to postanowiliście mnie zabić. No i co, tutaj mnie zabiło? Nie wiem. Nic to... ubić faszystowskie gadziny. Ale podoba mi się koncept etapu, tylko mógłby nie obić, że statek się tak porusza. Bo to czasem może zgnieść bez powodu gacza. Fizyka w SMBX jest dość dziwna. I to czasem jest tak po prostu, że coś nas zgniata, ale przeżywamy i nas po prostu wywala gdzieś obok, a czasem po prostu... tak bez powodu nas coś zgniata, bo sobie dotkniemy coś, co się ruszało trochę szybciej. Bez sens, bo bez sens, ale cóż poradzić. O, to było akurat farciarskie. Farciarskie, fartowne, nie wiem. No ta birdo raczej nie... ten birdo nie stanowi problemu. No poza zgniatającym znikąd blokiem, to ten, to łatwa inwazja. Znaczy ja myślę, że to był zgniatający znikąd blok, bo to po prostu... nie było, że mi odjęło jakiś bonus, że coś mi trafiło, to po prostu mnie zabiło znikąd. Okej, okay, last będzie świetnie. Yippee-ki-yay, motherfucker. W porządku. No to cóż, myślę, że na tym bym zakończył ten odcinek.
Następnym będzie dużo drzewek, dużo lasu, może dużo dwali wycinających te piękne okazy przyrody, chociaż w sumie Majo teraz je wycina, bo idzie właśnie tą ścieżką i będzie lasy, tak te drzewa po kolei eliminował, co za drań. Nic to, dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!